Sędziszów Małopolski wzbogaci się o 100 nowych drzew. 50 lip i 50 akacji zostanie posadzonych na gminnej działce na tzw. trójkącie w Sędziszowie Małopolskim. 18 października akcję sadzenia drzew rozpoczęli burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, jego zastępca Piotr Kapusta oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała. Akcja pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego 100 drzew na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości ma na celu uczczenie w sposób szczególny stulecie niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę dbałości o środowisko naturalne ojczyzny, gdyż taka proekologiczna postawa stanowi dzisiaj jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Gmina Sędziszów Małopolski przyłączyła się do akcji. Jako pierwsze posadzone zostały 3 akacje. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak na sam koniec naszej kadencji, przed ostatnią sesją Rady Miejskiej w tej kończącej się 4-letniej pracy na rzecz społeczności sędziszowskiej w samorządzie Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim i nas jako burmistrzów, rozpoczynamy akcję sadzenia 100 drzew na stulecie niepodległości, akcję współfinansowaną czy finansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 50 akacji, 50 lip zasadzimy tutaj na działkach gminnych przy Krajowej 94, na tak zwanym trójkącie. Mamy nadzieję, że to miejsce, gdy te drzewka już podrosną, bo one są oczywiście w tej chwili jeszcze niewielkie, ale gdy dorosną, gdy będą już takie pokaźne, będzie to miejsce przypominało ten rok 1918, jak również 2018, ponieważ, tak jak już wstępnie mówiłem, stulecie niepodległości, 100 drzew na to stulecie. Tą akcję dzisiaj rozpoczynamy. Jest to na dość obszernym terenie, ponieważ te drzewa nie mogą być koło siebie bliżej niż 10 metrów, więc obszar będzie do spory. Jest z nami przewodniczący Rady Miejskiej, pan Jerzy Kiebała, przedstawiciel właśnie organu uchwałodawczego naszego samorządu, jak również z kolegą zastępcą burmistrza. Chcielibyśmy tę akcję dzisiaj rozpocząć, a panowie już będą kontynuować, a mamy nadzieję, że ten efekt zobaczymy taki już końcowy za kilka lat. Będzie to piękne miejsce, w którym będzie można również i wspominać tą rocznicę, wspominać tych, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość, ale również spokojnie wypoczywać. Rozpoczynamy tą akcję. Sadzenie drzew to tylko jedna z wielu akcji prowadzonych przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodzona w tym roku rocznica jest doskonałą okazją do zazielenienia lokalnej przestrzeni, wydobycia z zapomnienia postaci historycznych, a także wzmocnienia więzi międzypokoleniowych.